Cześć, dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Dzisiaj wideo nie ustanowiłem jeszcze później niż ostatnio, bo już jest przed 21. 17 dzień czerwca, czas na kolejnego wideo newsa. Będę się starał nawet w przerwie wakacyjnej te wideo newsy nagrywać. Zresztą wiecie, że są wideo newsy wakacyjne również. Nie zapominam o Was i przekazuję to, co u mnie słychać. A zwłaszcza wakacje, co słychać u mnie, czy pracuję nad czymś nowym, czy nie. Także wideo newsy wakacyjne również będą. Przed nami kolejny tydzień, przedostatni już tydzień czerwca. Trzy kolejne audycje przed nami. Zaczynamy od środy, audycja Retrogranie, którą poprowadzi Piotrek Paszkę. W czwartek spotkamy się na Markowym Kraniu, chociaż jest to święto, ale audycja wieczorem będzie. Zapraszam Was serdecznie. I w sobotę kolejna audycja Elektroniczne Brzmienia. A co do tej pory? No w zeszłym tygodniu również mieliśmy trzy audycje. Była audycja moja, była audycja czwartkowe, Markowe Granie w czwartek. No i była też audycja w sobotę, Wieczór z Ambientem, gdzie przedstawiłem Wam duet Traum Alpha. Wyszło sobie tak spontanicznie, bo Tomek do mnie napisał, wysłał utwór z zapytaniem, czy mogę zaprezentować Wieczorze z Ambientem. A ja postanowiłem, że mogę przecież więcej zaprezentować z dorobku artystycznego Asuntara jako Traum Alpha, gdzie wraz z Darkiem tworzą troszeczkę inną muzykę. Ta muzyka również się nadaje na audycję muzyka elektroakustyczna, bo zawiera dużo takich właśnie elementów eksperymentalnych, elektroakustycznych. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może też kiedyś tam zaprezentuję podczas tej audycji muzyka elektroakustyczna, muzykę od duetu Traum Alpha. Co nas czeka w Markowym Graniu? No, z pewnością powrócę do stacjowych składanek. Jak pamiętacie, zacząłem już stacjowe składanki Wam prezentować. Była już pierwsza i druga. To teraz czwartek, czas na kolejne składanki pod szyldem L-Stacji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo faktycznie fajne takie przypomnienie czegoś, co było kiedyś w L-Stacji. Nasz twór rodzimy, gdzie polscy wykonawcy i nie tylko mogli się zaprezentować. No i zgodnie z zapowiedzią w radio podczas audycji będę chciał gdzieś to zamieścić na jakimś serwerze, by było to dostępne w sieci, a nie tylko do posłuchania podczas audycji. Taki mam zamiar. Myślę, że wakacje się to uda. W sobotę ostatnia audycja w tym tygodniu, Elektroniczne Brzmienia. Ostatnie Elektroniczne Brzmienia przed przerwą wakacyjną. Zapraszam Was serdecznie w imieniu Beaty. No właśnie, wakacyjna przerwa. Będzie czas na oddech, czas na odpoczynek od radia. Oczywiście będzie cały czas radio grało dla Was, ale nie będzie audycji na żywo. Cały czas, słuchajcie, moja prośba odnośnie poszerzenia ekipy stacjowej jest aktualna. Jeżeli czujesz się na siłach, jesteś radiowcem, masz sprzęt, który pozwala na nadawanie audycji na żywo i chciałbyś spróbować swoich sił jako jeden z ekipy stacji, masz fajny pomysł na audycję z muzyką elektroniczną, to zapraszamy do nas, do naszej ekipy. Będziesz mógł prowadzić swoją autorską audycję i zaprezentować to, co chciałbyś
zaprezentować szerszemu gronu słuchaczy R-Stacji. W R-Stacji właściwie było już wszystko. Były różne audycje, kilka z nich pozostało. Najstarsza audycja Markowe Granie ma się nadal dobrze. Ale być może jest coś, czego jeszcze nie było faktycznie i ty miałbyś taki fajny pomysł, to zapraszam. Możesz się do mnie odezwać na maila, czy napisać na Messengerze, na fejsie. Można mnie znaleźć, przecież jestem dostępny. I pomyślimy wtedy nad poszerzeniem może ramówki o kolejną, nową audycję, świeżą i świeżą osobę w ekipie Radia Stacja. Życzę wam spokojnego wieczoru, przyjemnego tygodnia i pamiętajcie o audycjach w Radiu R-Stacja. W tym tygodniu w środę, w czwartek i w sobotę. Pozdrawiam was serdecznie z przyjemnego już dzisiaj mogilna wieczorową porą. Pa!